właśnie, Boże, coś Wam powiem. Ujrzał, podszedł, zaprosił. Tak Jezus wybiera ludzi do posługi. Ty nic wcześniej nie musisz robić. Pisać podania, prosić o protekcję, aplikować na stanowisko. Możesz żyć swoim życiem i usłyszeć głos wołającego Pana. Pójdź za mną. Bo w tym liczy się Twoja reakcja i to, co Mu odpowiesz, słowem lub czynem. Piotr i Andrzej natychmiast poszli. Natychmiast zostawili łódź i ojca, bo dotarło do nich zaproszenie, jakiego wcześniej nie słyszeli. Ich reakcja wskazuje na to, że nie chcą zmarnować szansy, ale i też nie boją się ryzyka. W końcu byli rybakami, którzy wypływali na głęboką wodę. Tam mogły fale ich zatopić. Albo mogli mieć gorszy czas i nic nie wyciągnąć z sieci. To było ich życie. Dziś oni zostali wyciągnięci i poszli bez kalkulacji, bez ociągania, bez kończenia tego, co robili. I to jest niesamowite, bo my to musimy pozałatwiać wszystko, pozamykać niektóre tematy, rozliczyć się, przygotować miejsca dla następnych. A tu byli na łodzi i nagle poszli. Jak Lot uchodzący z Sodomy, bez oglądania się wstecz, ale wpatrzeni w Pana. Ciekaw jestem, jak wyglądał, gdy ich wzywał. Bo czym jest powołanie? Jest podjęciem nowej drogi, nowych wyzwań, nowego życia. Coś trzeba zostawić, by tej nowości doświadczyć. Antoine de Saint-Exupéry napisał: powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się. To pewne, ale trzeba także wyzwolić powołanie. Mówi się, że Pan woła nieustannie. Wzywa do pracy, do pójścia za Nim. Wzywa wszędzie. I co? I wielu tego nie słyszy, nie słyszy tego głosu. A wielu też mówi, to nie do mnie. I odrzuca się zaproszenie. Choć można powiedzieć, że naszej diecezji 5 kandydatów na pierwszym roku już dawno nie było. To prawie połowa tego, co jest w seminarium. Czy my możemy coś z tym zrobić? Oczywiście. Modlić się o rozeznanie powołania dla tych, którzy są wezwani. Modlić się o odwagę, by poszli natychmiast. Modlić się o posłuszeństwo woli Boga, by nie brali przykładu z Jonasza, który wezwany do misji szedł w przeciwnym kierunku niż ten wskazany. Istnieje tyle sposobów realizacji własnego powołania, ile istnieje ludzi. Być świadkiem Jezusa w domu, w miejscu pracy, w szkole, to wielkie zadanie dla każdego z nas. Nie powinniśmy mieć wątpliwości, że niebo jest nam obiecane, ale od nas samych i od naszego zaangażowania zależy jego osiągnięcie. Pójście za Jezusem wyraża ideę naśladowania. Metafora rybaków ludzi nawiązuje do gromadzenia ludzi we wspólnocie Kościoła. A to też wskazuje, byśmy właśnie czynili wszystko tak, by ludzi jednać, a nie rozpraszać. Niezwykle trudne to jest, kiedy tak mało wiary w narodzie, kiedy tak wiele spraw jest ważniejszych niż sprawy Boże. Uczmy się, jak to powiedział papież Benedykt, od Andrzeja, natychmiastowego wyruszenia za Jezusem, mówienia o Nim z entuzjazmem, a przede wszystkim pielęgnowania prawdziwie rodzinnej, bliskiej relacji z Nim, pamiętając, że tylko w Nim możemy znaleźć ostateczny sens naszego życia i śmierci. Może tak jak patron dnia nie będziemy potrafili wytłumaczyć, kim jest Jezus, to zróbmy to, co On zrobił. Przyprowadźmy człowieka i pokażmy Mu Jezusa, który jest źródłem światła. I zróbmy to natychmiast, bo Jezusowi nie należy mówić później, zaraz, teraz jestem zajęty. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.